wołanie Izaiasza, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, na pewno poprzedza również to, co głosi teraz Jan Chrzciciel, prostując drogi przychodzącemu Panu. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, charyzmatyczny kaznodzieja i duszpasterz młodzieży, opowiadał, że kiedyś latem przyszła do księdza do kancelarii kobieta po zaświadczenie, że może być matką chrzestną. Zaświadczenie, że jest praktykującą katoliczką. Ksiądz zapytał, czy chodzi do kościoła w niedzielę. Odpowiedziała, w niedzielę to ja chodzę do lasu. Tam najlepiej czuję kontakt z Najwyższym i spływają na mnie energia i moc. Ksiądz odparł krótko, to pani pomyliła jednak żądanie. Na niewłaściwym miejscu jest pani. Pani musi po to zaświadczenie iść do swojego leśniczego. Kiedyś wielu ludzi, szczególnie w wielkich miastach, się nauczyło, a teraz już wydaje się, że to jest automatyczne, niedzielę przede wszystkim przeżywać w centrach handlowych. Ile ich tam znajdziemy zawsze, nie tylko na zakupy. Tam nawet można zjeść i obiadek, i wszystko inne. Tam można pomówić z drugimi. Tam po prostu jest to miejsce, gdzie się gromadzą. Jak tam ma być słyszeć, wołać do Boga, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, by na modlitwie rozpocząć czas Adwentu i przeżyć go. Uczeń szkoły podstawowej pyta swojego ojca, tato, czy chodzenie do przedszkola jest obowiązkowe? Ojciec odpowiada, że nie. I pyta z kolei syna, a gdyby chodzenie do szkoły było dowolne, to chodziłbyś? No a jak myślisz, odpowiada syn. Bracia i siostry, jestem przekonany, że gdyby codziennie do kościoła w niedzielę nie było obowiązkiem pod karą grzechu, to i tak wy obecni bylibyście dziś tutaj i następną niedzielę. Ale ilu ich tutaj brakuje? Bo prawdziwa wiara nie jest folklorem. Choinka, biały opłatek, karb na stole, bez Boga to nie ma sensu. Jeżeli Chrystus się nie narodzi w sercu człowieka, wówczas rzeczywiście urządzają się święta tylko jako przedstawienie dla rodziny, dla przyjaciół, dla siebie. I po to jest Adwent, aby zapytać siebie, kim dla mnie naprawdę jest Bóg. Tak jak kiedyś wspominał ksiądz również w Warszawie w studio Buffo, wystawiony jest słynny musical Metro. A w jednej z odsłon chodzi mężczyzna po scenie i powtarza w kółku, muszę coś zmienić w swoim życiu, muszę coś zmienić w swoim życiu. Aha, wiem, obetnę włosy. A więc jestem przekonany, bracia i siostry, że choć trzeba zejść raz za czas do fryzjera, to jednak tym zmianą Adwentu nie może być tylko odwiedziny u fryzjera. Boże, abyś rozdarł niebiosa i zstąpił także do mojego serca, do naszych serc, tak abyśmy przeżywali to przyjście Pana, świadomi tego, że jest ciągle obecny, a że ciągle przyjmuje również naszą obecność. A więc w prośbie, w podziękowaniu również idźmy dalej, abyśmy tak jak Maria potrafili odpowiedzieć na różne sytuacje. Niech mi się stanie według Twego słowa. Amen.